Ta tyłka sędziowska pod wodzem Huberta Rytera w sprawie Robert Brzozowski jako sędzia, asystent i Sławomir Maszkiewicz, drugi asystent. Obserwatorem, jak mówiłem, jest pan Jan Rożyn. I jeszcze się krótko wyjdzie do sprawy obu drużyn.
pan. Konus jest słaby. Nie ma szansy, nie ma. Wybija piłkę. I posyła futbolówkę obok słupka własnej bramki. Ale konus. Jest wodny. Kurwa. Po dzisiejszym meczu my nie, powinniśmy nie walczyć o utrzymanie, tylko o awans tak naprawdę, bo mieliśmy... Orlando jest liderem, wywalczyli awans do trzeciej ligi, a my nie byliśmy dużo gorsi na pewno. Z tego co można
mieliśmy sytuację, nie? No, oni strzelili 4 bramki, my 0, no 4-0 i co tu więcej powiedzieć. Sam mogłeś przynajmniej 2 razy tutaj pokonać dzisiaj Fabiana Ciołka, no zabrakło centymetrów dosłownie z sytuacji. No ja naliczyłem sam 5. Takich bardzo dobrych, nie? No to 2 to miałem takie, ale 5 jakbym przyłożył lewą nogę, to może by coś było, a tak niestety. No dobra, dzięki. Mecz bez historii, no martwi na pewno kartka Pawła. Uważam, że no nie powinien się w takiej sytuacji tak zachować tutaj, bo dał się sprowokować zupełnie bez powodu, gdzie nie było żadnej presji ani na wynik, ani na grę tutaj. Martwi oczywiście również gdzieś tam kontuzja Marka, gdzie mu się odnowiła. No błąd chyba mój, że mogą go w przerwie ściągnąć, być może zobaczymy na ile, czy to jest odnowienie urazy, czy coś innego. No wiadomo, że bardzo fajne, mówię, na czwartoligowe super obiekt tutaj. Boisko tak było grząskie bardzo, to było, wbrew pozorom, dużo zdrowia to zawodników kosztowało. Chwała im za to, że pokazali klasę, naprawdę. Powiedziałem dzisiaj tylko na odprawie, żeby pokazali grę trzecią ligową, jak chcemy grać w trzeciej lidze, bo już w sumie awansowaliśmy, więc chcieliśmy tutaj się zaprezentować jak trzecioligowiec. Wydaje mi się, że szczególnie w pierwszej połowie ta gra nasza była bardzo ciekawa, bezkontaktowa, nie było się czego wstydzić. W drugiej połowie, szczególnie po tej karce, no gdzieś tam trochę cofnęliśmy się, oddaliśmy inicjatywę, ale uważam, że kontrolowaliśmy cały czas przebieg tych wydarzeń boiskowych. No, tak jak powiedziałem, mecz bez historii. No, myślę, że tak. Myślę, że już bez względu na wynik z Wieniawą, to pierwsze miejsce, top one tutaj zostanie już w Radzeniu. Oczywiście w każdym meczu gramy o zwycięstwa i z Wieniawą również będziemy chcieli jakby zakończyć ten sezon takim optymistycznym akcentem. Zdecydowanie tak. No, Orlęta w pełni zasłużenie odniosły tutaj wysokie zwycięstwo. No tak jak powiedziałem, zabrakło nam możliwości, potencjału. Dwa, no umiejętnie obrona Radzenia, nie tylko, zresztą cały zespół zagrał bardzo dobrze. Mówię tutaj ogromne, mówię słowa uznania. Bezsprzecznie chyba najlepiej grający zespół, który awansował klasę rozgrywką wyżej. Staram się grać ambitnie, ale tak jak powiedziałem, no, mamy zbyt wąską kadrę. I no, niestety w każdym meczu, nawet tutaj tu z liderem walczymy do końca, niestety po raz kolejny zeszliśmy z boiska pokonani. Tak jak staliśmy w 10 zawodników w zasadzie, nie mógł bronić bramkarz, bo rozgrywał wcześniej. Tak jak powiedziałem, no, to jest główny mankament i powód, dla którego plasujemy się w dolnych rejonach. Aczkolwiek no, pierwsze mecze wykazały, że jakiś jest postęp, ale niestety w miarę rozgrywek, gdy nabrały tempa, tutaj nie mogłem korzystać w wielu meczach z tego optymalnego składu. Zresztą drużyna była ad hoc jak gdyby kompletowana i to miało jak gdyby swoje odbicie i implikowało wyniki, które no, nie są do końca satysfakcjonujące. I mówię, musimy walczyć do końca. Zostały 2 mecze, tak jak powiedziałem, no wszystko w rękach bramkarza, głowach, nogach zawodników, ale niewątpliwie wyjazd ten czy z Włodawianką, czy później na zakończenie z Lublinianką, no to jest walka o życie. Zresztą od kilku spotkań walczymy o życie, no ale tutaj no mówię, chcę tylko podziękować, że zagraliśmy, mimo porażki zagraliśmy ambitnie i to był chyba jeden taki główny pozytyw w tym wszystkim, że na boisku spotkał się, mówię, drużyny lider, no, z outsidera. Dziękuję.